Chodzi mi o przetarg, który niedawno się rozpoczął, a mianowicie o lodowisko. To będzie obiekt dwufunkcyjny. Jak rozumiem, z połączenia tych dwóch funkcji wynika zastosowanie też pewnych rozwiązań technologicznych. Dość istotnym elementem w ogóle budowy lodowiska jest cały system chłodzenia. I teraz można wybrać dwie metody. Jedna to jest w płycie tej betonowej mocujemy na stałe orurowanie. Drugi system to jest ten, który zostanie zastosowany u nas, przynajmniej tak jest w tym przetargu, czyli taka mobilna instalacja zdejmowana i instalowana za każdym razem, kiedy będziemy uruchamiać lodowisko. Z tego co rozumiem, wybór takiej formy został podyktowany tym, że będziemy mieli skatepark. Natomiast chciałem tutaj podkreślić, że to jest dość uciążliwe rozwiązanie. Nie uważam też, żeby dobrym pomysłem było, chociaż bardzo kibicuję skateparkowi, połączenie skateparku z lodowiskiem. My stawiamy w tej chwili halę z płyty wielowarstwowej, czyli będziemy mieli zamkniętą halę. I teraz tak, mamy sezon zimowy i tam będzie lodowisko. Natomiast skatepark w zamkniętej hali będzie nam służył w okresie wiosenno-letnio-jesiennym. Gdybyśmy chcieli zamknąć tych ludzi w hali, to najsensowniej byłoby to zrobić przy kiepskiej pogodzie, ale kiepska pogoda to jest właśnie teraz i tam będzie lodowisko. Ja od września pokusiłem się i pojeździłem po kilku lodowiskach. Wiem, jaki jest koszt takiej płyty, jak to teraz pan twierdzi, wszyscy projektują. No i uznałem, że nas po prostu na to nie stać w tych kwotach, jakimi dysponujemy. Drugą to były koszty utrzymania lodowiska. Sami radni nawet podkreślaliście, co było słuszne, że utrzymanie lodowiska w tych czasach, w dobie tak drogiego prądu, jest troszeczkę mało poważne. Jeżeli zależało panu na szukaniu oszczędności, to zastanawiam się, dlaczego podjęto decyzję o wyborze płyty wielowarstwowej. Ja sobie obliczyłem koszt takiej płyty dla tej hali i tam jest 3000 metrów bieżących, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, razy 150 zł za metr, bo tyle taka płyta kosztuje, to jest 500 tysięcy. Pewne porównanie. W Działdowie jest lodowisko, gdzie jest konstrukcja stalowa czy tam ocynkowana, to już bez znaczenia i to jest taka forma namiotu, jaka funkcjonuje chociażby u nas obecnie, czyli jest tam jakaś plandeka. W Iławie jest podobnie. Jeżeli byśmy chcieli szukać oszczędności, to ja bym wolał mieć taką konstrukcję. Otwarta konstrukcja ma większy sens w przypadku korzystania ze skateparku latem. Lodowisko to tak w klasyfikacji potrzeb niezbędnych miasta i potrzeby dla obywateli, to zajmuje gdzieś 10. pozycję. Tyle spraw do zrobienia. My sobie fundujemy lodowisko. Szanowni Państwo, znowu mamy tyle infrastruktury sportowej, że powinniśmy pomyśleć, jak znaleźć pieniądze, żeby te obiekty mocno żyły. Proszę Państwa, to jest Polski Ład. Mamy dofinansowanie ponad 5 milionów. Nasz wkład własny jest trochę więcej jak około 600 tysięcy. Jest to 10% wartości. 3 inwestycje dostaliśmy z Polskiego Ładu ostatnio i ta trzecia to taka była, powiem szczerze, bo nikt tego nie chciał. Kwestia lodowiska nie pojawiła się nagle. To nie jest tak, że to w momencie składania wniosków do Polskiego Ładu się pojawiło. Inwestycja i wtedy wydawała się taka oczekiwana przez mieszkańców i myślę, że teraz też ta inwestycja może się przyczynić do tego, żeby mieszkańcy lepiej czuli się w naszym mieście, tylko są konkretne pytania, jak zminimalizować koszty funkcjonowania tego i myślę, że tutaj instalacja fotowoltaiczna jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo wtedy z kosztów prądu schodzimy. I druga rzecz, czy likwidujemy, zakładam, że likwidujemy lodowisko przy ulicy 3 Maja, a skoro likwidujemy, to co umieścimy w tym miejscu zamiast lodowiska. Póki ta inwestycja jest w naszym budżecie i póki jest szansa, że ją zrealizujemy i będzie jakimś małym nakładem kosztów, no to myślę, że warto zobaczyć, jak to wyjdzie. Z pewnością mieszkańcy będą zadowoleni, że w centrum miasta będą mieli takie miejsce, gdzie będą mogli uprawiać szeroko pojętą rekreację. Nikt nam nie narzucił tego projektu z Polskiego Ładu, czy z rządu, czy z Prawa i Sprawiedliwości. Oceniający wniosek rządowy po prostu dali nam taką możliwość i naznaczyli tylko i wyłącznie
tą inwestycję, a nic innego. Także tu nikt nam tego nie narzucił, że jak twierdził pan Najmowicz, że ktoś tego nie chciał. Nie, to jest nasz wspólny jakby wniosek, który, jak powiedział pan radny Godlewski, o to walczymy już iluś tam lat i to jest, uważam, słuszna decyzja, aczkolwiek wszystko się okaże po przetargu.